To nie zabawa, a poważne zagrożenie. Tak o internecie mówią środowiska informatyczne oraz fundacje dbające o bezpieczeństwo młodych ludzi w sieci. W Dzień Bezpiecznego Internetu o tym, co czyha na nas w świecie online, rozmawialiśmy z młodzieżą i nauczycielami informatyki z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Opolu. Młodzi ludzie bardzo lubią zawierać znajomości na czacie, podają nieprawdziwe dane, czasem prawdziwe, wymyślają różne informacje, no i odkrywają swoją prywatność. Im więcej prywatności pokażemy, tym więcej jesteśmy narażeni na różnego rodzaju ataki, obelgi. To wszystkie portale społecznościowe, gdzie uczniowie bardzo chętnie się przedstawiają, komunikują się przez nie. One mają wszystkie swoje dobre strony, ale naprawdę trzeba uważać na to, żeby ktoś nie wykradł zdjęcia, zresztą jakie zdjęcia tam umieszczamy. Nasza szkoła związana jest także z bankowością. Powinniśmy uważać na phishing, czyli maile wysyłane przez osoby, które podają się za banki lub inne instytucje, ale tak naprawdę nimi nie są, no i chcą wyłudzić od nas hasła, numery kart kredytowych. Szczególnie uczyliłbym na bezpieczeństwo własnych środków finansowych, gdyż korzystając nieopatrznie, czy nie zabezpieczając własnych haseł dostępowych, urządzeń dostępowych, no możemy po prostu ponieść konsekwencje bardzo przykre, bo finansowe. Niebezpieczeństwa praktycznie są już spotykane od początku istnienia internetu, jednak no jest to coraz to bardziej powszechne w chwili obecnej.